Hej, z tej strony Wojti i ja. I jedziemy właśnie na ICE. W końcu nastał ten dzień, w którym to zmierzamy na lotnisko, ażeby dotrzeć do Madrytu na finały. Tak, w końcu nastał ten dzień. Powiemy wam, że to, co było przed Magni i przed Azulonem, to jest nic w porównaniu do tego, co mieliśmy przez ostatni czas. Było ciężko. Ostatni tydzień to była w ogóle masakra. Jesteśmy teraz jakieś 24 godziny bez snu i dokończaliśmy cosplay do godziny 1 nad ranem. Jest teraz 6 i właśnie jedziemy na lotnisko. Na lotnisku mamy być za około 50 minut, więc jeszcze muszę być trochę przytomna na takie robnicy. Mam kawę. Mam nadzieję, że kawa pomoże. No i zobaczymy, co dalej. No, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów na lotnisku i że nasz bagaż się nie zgubi, bo w sumie to jest coś, czego się najbardziej boję. Mamy jednak 3 duże walizki. Myślałam, że 3 walizki to jest tak spoko, bez problemu się zmieścimy. No, był problem. Zdecydowanie duży problem. I mam nadzieję, że nic się nie uszkodzi, bo starałam się te miejsca dosyć logicznie porozkładać. Ale co z tego wyniknie i jak to przeżyje lot, dowiemy się dopiero jak dotrzemy na miejsce i po prostu wszystko opakujemy. I mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Miałam karteczkę i skreślałam rzeczy, które miałam spakować, więc mam nadzieję, że nic, no po prostu nic nie zostało w domu, bo będzie mi bardzo przykro z tego tytułu. Okej, tak czy siak jesteśmy pełni nadziei, że będzie fajnie. Tak, mam nadzieję, że sama impreza. W ogóle nawet nie chodzi o konkurs, ale po prostu sama impreza może być naprawdę rewelacyjna i mocno wierzymy, że będziemy się bardzo dobrze bawić i że odbijemy sobie te ostatnie tygodnie takiego hardego nawalania w cosplay. Odpoczniemy trochę, znaczy względnie odpoczniemy, bo jednak będziemy trochę też mieć obowiązku, ale to już nie jest robienie cosplayu cały dzień. Okej, będziemy krok po kroku pokazywać wam naszą drogę i jeszcze nie wiem jak to zrobimy, prawdopodobnie podzielimy tego vloga na dwie części, będzie osobno czwartek, piątek i sobota, niedziela, kiedy już będziemy na Japan Weekend na konkursie, także zobaczymy jak to jeszcze ogarniemy. No nic, jedziemy do Krakowa i za niedługo się zobaczymy znowu, także... Okej, kochani, jest godzina 7.20, jesteśmy już na lotnisku. Tego za niedługo będziemy szukać naszego terminala, naszych bramek. Zobaczcie, ile mamy bagaży ze sobą. Tak, mamy, słuchajcie, 3 duże walizki i 2 podręczne. Dlatego będziemy mieli trochę zabawy. Mamy nadzieję, że żaden z tych bagaży się nie zgubi. Oj tak. Bo w każdym są rzeczy ważne lub ważniejsze. W każdym razie, jeżeli jakakolwiek by się zgubiła, to my już nie mamy kompletnego stroju. Także trzymamy kciuki, że nic się nie zgubi i jest w miarę fajna pogoda. Ojej, dobra, coś tam widać może. Okej, dobra. No, to lecimy. Okej, kochani, jesteśmy już teraz po odprawie i gdzieś za godzinę będziemy mieli samolot, także na razie czekamy. Powiem wam, że jesteśmy odrobinę przyjęci tym lotem, ponieważ tak jak mówiliśmy, mamy w sumie 3 duże walizki, które mam nadzieję, że wszystkie dotrą na miejsce, bo nie chcielibyśmy, żeby coś tam się zgubiło ani uchodziło. Będziemy ogólnie lecieć gdzieś około 5 godzin do Madrytu, także w międzyczasie postaramy się trochę odpocząć i na miejscu będziemy gdzieś około godziny 15. Na razie sobie chwilę odpoczywamy, porobię jeszcze parę ujęć po drodze i zobaczymy się w Monachium.
Okej, kochani, jesteśmy już po około godzinnym locie i teraz jesteśmy w München. Jak tam, Elon, powiedz, jak było w biznes klasie? Było w biznes klasie głośno. Głośno i cały czas mi proponowali, jak chciałam tylko spać. I to było straszne. Wiecie, obsługa jest fajna i miła, ale ja jej nie potrzebowałam. Ja potrzebowałam snu po 24-godzinnym maratonie. Ale teraz będziemy lecieć 4 godziny, więc liczę na to, że przez te 4 godziny jeszcze trochę zaśpię. W sumie fajne lądowanko. Trochę gorzej, więc lecieć. W sumie jestem samolotem trzeci raz dopiero, więc no. Nie przywykłam. Jesteśmy. I generalnie dotarliśmy na miejsce bez żadnych problemów. Bardzo fajnie było. Przesiadka rewelacyjna, bo praktycznie z samolotu przychodziliśmy do samolotu, zero czekania, zero jakiejś obsługi, zero stresu. Wojtek podobno widział, jak jedną naszą walizkę przerzucałem z samolotu, więc przynajmniej jedna dotarła. Jeszcze dwie i będzie ok. Teraz lecimy po bagaże i będziemy szukać kogoś, kto miał tutaj nas wybrać. Jestem jeszcze trochę zaspana, bo praktycznie 4 godziny spałam w tym samolocie, czy tam niecałe 4, nie wiem, żeśmy lecieli. Bo już szybko mi to minęło strasznie. Niecałe 4 godziny. No, bardzo szybko minęło mi podróż, zwłaszcza, że zasnęłam jak zabita. Powiem wam ciekawostkę. Zanim lądowaliśmy, po prostu zobaczyłem ten krajobraz, moja pierwsza myśl: o mój Boże, to wszystko wygląda jak Los Santos GTA 5, więc jest fajnie. Dobra, lecimy. Pokój jest przecudowny i jest za nowoczesny jak dla mnie, bo kiedy tutaj weszliśmy na kartę kodową, bo kluczem jest karta kodowa, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, bo światło nie działało. Tu są pstryczki i one nie działały. Więc odkryliśmy to i tu się wkłada kartę kodową i nagle działa światło. I teraz tak, pokażę wam pokój. Zobaczcie, mam cudowne lustro. Tam generalnie Lorian bardzo się już cieszy z tego, że nic się nie zepsuło. Cudowne łóżko i w ogóle. I najlepszy jest widok z okna, prawda? Tak, widok jest cudowny. Witamy w Szwecji. Jest tak jasno, że chwilę ogarniał aparat. Słuchajcie, to jest wasza reklama. Proszę bardzo. Miejsce na twoją reklamę. Tak, jeżeli ktoś tam chce za to zapłacić, to... To my was chętnie przyjmiemy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo odpakowaliśmy większość walizek. Tu jest walizka Lorien, tu jest jedna nasza, tu jest druga nasza. I tam są rzeczy, które z założenia nie mogą się zepsuć, więc jeszcze jej nie otworzyliśmy, ale nic się nie zepsuło. Jedyny taki uszczerbek, który gdzieś na razie znalazłam, to na Wigu. O, tu, ale to jest kwestia tego, że po prostu to się trochę wplątało w zamek błyskawiczny i się troszeczkę włosy odkleiły, ale to jest w sumie wszystko. Ciekawostka, imię Wojtka jest tutaj final bossem i każdy kmini, jak się go wypowiada. Powinien zmienić imię. Powinien zmienić imię, żeby ludziom było łatwiej wymawiać jakiś Wojtek. Bob, albo coś bardziej lubskiego. Także teraz mamy chwilę wolnego dla siebie i mamy wodę. Wodę. I to też miejsce na twoją reklamę, jeżeli chcesz sponsorować tą wodę. Planujemy tak teraz ogarnąć się mniej więcej i iść coś zjeść, bo jesteśmy dramatycznie głodni. Trochę nas wykończyła ta podróż. Trochę żeśmy się wyspali w samolocie, więc tyle jest okej. Okay. Żyjemy mimo tego crunchu, bardzo hardego crunchu. Ale zapomnijmy o tym. Zapomnijmy o tym, jesteśmy już w Madrycie. Teraz już będzie tylko dobrze i będziemy się dobrze bawić. Ludzie tu są przecudowni, przesympatyczni i po prostu jestem szczęśliwa, że mogłam ich poznać. Naprawdę, to jest rewelacja.
Kochani, to jest centrum handlowe. Weszliśmy akurat kupić sobie coś do jedzenia i ogólnie pojść po sklepach i jesteśmy w szoku. To jest takie ładne wszystko i takie współczesne z zabytkowym i w ogóle i ojeju. I to jest generalnie zaraz za naszym hotelem. Więc wychodzimy już, mamy to centrum handlowe. Okej, okay, mamy teraz taki challenge, czyli pierwsze gastro, które zobaczymy, to tam będziemy jedli. I to musi być gastro, które znamy. Czyli obstawiamy maka, KFC albo coś w tym desy. Bo wiecie, jak się idzie do Hiszpanii, to trzeba zjeść hiszpańskie danie, na przykład McBurger. Tak. Kochani, pierwsze zauważyliśmy... Pierwsza stała kosmiczna. Tak, pierwsza stała kosmiczna. Najpierw zauważyliśmy Burger Kinga, ale przekonał nas McDonald's, więc jesteśmy w McDonaldzie. Powiem wam, że ceny są dosyć podobne jak u nas i są takie rzeczy, których nie ma. Na przykład są takie śmieszne kanapki. One są niby jak two for you. To jest taki trochę cheaker, tylko jakby szerszy. Gdzie trochę inny kształt ma. W ogóle mięsko masz inne. Serio? No to jest taki cheeseburger, ale faktycznie te bułki mają inne niż... I mają łódeczki. Jakaś mucha mi tu lata. Moje łódeczki! Łódeczki są świetne. Generalnie McFlurry dodają do zestawów dziecięcych. Mają takie małe te pudełeczka. I tu nie mogłam sobie wybrać zabawki. W sensie, jak zamawiałam przy tych okienkach samoobsługowych, to tylko zaklikałam zabawkę i dostałam fioletowego, grubego kota. Nie wiem, czy to była jakaś sugestia w moją stronę. Ale w sumie mogę być grubym, fioletowym kotem. A Lorian je sałatkę. Przepraszam. Przepraszam. Ja mam całą Polskę przewiozłam. Czuję się, jakbym była z Hoshi. Ona robi dokładnie to samo. Mały update. Jest godzina prawie północ. Taka ciekawostka, Wojtek zerknął na rękę, na której ma zegarek i nie ma tego zegarka i tak wam powiedział, która jest godzina. Jest prawie północ i wróciliśmy właśnie z imprezy powitalnej. Na którą Wojtek nie zabrał aparatu. I była to totalnie imprezka w naszym stylu, bo była to lokacja z grami. Wiecie, gry są fajne i my lubimy gry. Tak. Pojechaliśmy tam około godziny 16 i przy okazji zobaczyliśmy kawał Madrytu i generalnie... Pięknie tu jest. Pięknie tu jest. Pięknie, są piękne, no nie wiem, ja się jarałam nawet krzakami, które rosną przy drodze. A budynki to w ogóle tutaj jest rewelacja. Zwłaszcza te szklane, takie wielkie wieżowce, to przy różnych kształtach, cudu straszne. Strasznie nas w ogóle tutaj rozpieszczają. Dostaliśmy bardzo dobre jedzenie i było tak bardzo dobre, że i tak bardzo dużo, że nie byliśmy w stanie tego przeorać i zjeść. I pierwszy raz próbowałam monsterki, bo ja nigdy nie piję energetyków, bo mi nie smakowały żadne. I potem mi ciśnienie skakało, a dzisiaj się pokusiłam o monsterkę. Nie dość, że mi smakowało, to jeszcze mi ciśnienie nie wywaliło. Więc jest dobrze. Jest dobrze. I jadłam burgera, który się nazywał Nashor. Ale zjadłam tylko połowę, bo pokonał mnie Nashor. Biło mnie Nashor, pokonał, no. Dostaliśmy też fajną paczuszkę z wszystkimi potrzebnymi informacjami na jutro. Mamy fajny rozplan, co o której godzinie. Także wiemy, co trzeba ogarnąć. Tutaj już leży nasza walicha. Przemyka niepostrzeżenie lojem. Tutaj leży nasza walicha. W tej walizce. Mamy wszystkie itemy do próby, czyli wszystkie rekwizyty, które trzeba zmontować, plus
przedmioty, w sensie elementy stroju, które wiemy, że będą przeszkadzały w czasie prezentacji, więc przydałoby się zrobić po prostu próby w nich. A że to będzie przeszkadzało tylko mnie, to tam są tylko moje rzeczy, czyli plecak, który no jednak będzie ciążył na plecach, gorset, który zabrania mi się ruszać, czy w sumie to zginać, i buty, od których bolą mnie nogi od 5-minutowego chodzenia w nich, więc te rzeczy razem z całymi stelażami, zębiakami, tłami, tkaninami i wszystkimi, całym badziewiem jest już w walizce. I tą walizkę mamy sobie jutro na zanieść i ona tam pojedzie. Jutro też mamy próby i krótkie zwiedzanko jakieś mamy w planie, także mam nadzieję, że też będzie fajnie tak jak dzisiaj. I to są takie główne rzeczy. Dalej nie umiem tańca z Fortnite'a. Tak, będziemy tańczyć taniec z Fortnite'a. Ja go dalej nie umiem. A Wojtek mówi, nauczysz się! Dobra, to chyba tyle będzie. A, patrzcie, jakie mamy fajne naklejki. Świetna opcja, bo jest straszny problem z imionami. W sensie, no, jest dużo ludzi i imiona są z różnych krajów, więc nie dość, że no, jest z tym problem, żeby to zapamiętać, żeby to wymówić czasami. Wojti to w ogóle sprawia problem językowy. Także to on już gdzieś tutaj jest level boss, jeżeli chodzi o wymawianie jego imienia, jak się okazało. No i tu też dzięki tym karteczkom wiemy skąd kto jest i to też jest takie fajne info. A, i mamy koszulki i celowe, śliczne są. Okej, my już jesteśmy zmęczeni, także będziemy na dzisiaj kończyć i dalszy ciąg będzie w piątek. I teraz idziemy z panku na tym wygodnym morzu. Tak ja aktualnie leżę na ziemi, mam tylko głowę na łóżku i tak zostanę chyba. No to jest dobrze. Cześć kochani, mamy 8:20 bodajże. Musieliśmy wstać, jak widzicie już jest jasno i wyglądam trochę jak zombie. Zanieśliśmy nasze walizki, także one już sobie wędrują na backstage, będziemy robić próby. Teraz się zbieramy na śniadanko i na kawusie. A potem będziemy jeszcze mieli chwilę wolnego czasu. Popróbujemy sobie, bo muszę się nauczyć jakiegoś głupiego tańca z Fortnite'a. A potem będziemy jechać na wycieczkę. Jej! Tam jest w ogóle taki świetny Chińczyk. Honotu, pa! Tam! O tu! Świetny Chińczyk, tam jest wszystko. Tam są taśmy, farby, kleje. Co ci się rozwali, to tam kupisz. No miejsce poza igłą i nitką. Cudowne miejsce. No, a to coś, co w sumie nie wygląda jak centrum handlowe, jest centrum handlowym. I w środku jest bardzo ładne. Zresztą nagrywaliśmy chyba, jak jest ładne. Tak. I tam jest McDonald's. Zobaczcie, robi mi się napój bogów zwany kawą. Wzięłam to, nie widać nic, bo nie chcę, o, wyostrzyło. Wzięłam sobie to, podobno jest bezkofeiny, ale wiecie, idea, że kawusia. O, kawusia. Jesteśmy teraz na zwiedzanku w Madrycie. Jest około godziny 10, a potem będziemy iść na obiad i pochodzimy trochę po sklepach i o 16 będziemy na próbach na konwencie. Thank you.
jesteśmy już po wycieczce i po lunchu i najedliśmy się strasznie. Teraz mamy trochę wolnego czasu i zaczynamy od Starbucksa. Idziemy do Starbucksa na kawusie, a potem będziemy gdzieś chodzić i kupować, jak to ktoś tutaj ładnie określił, są też jakieś śmieci, suwenirsy, pamiątki. Trochę chcemy się odkupić, kilku osobom chcemy coś fajnego przywieźć. Także widzimy się znowu za jakiś czas, pokażemy wam co. Ja płaczę, wzruszyłam się po prostu. Wzruszyłam się tym, że kupiłam sobie najzajebistszą wodę. To jest po prostu woda, ale bardzo mi się chciało pić, więc teraz to jest najcudowniejsza woda wszechświata. Jest zimna, jest bardzo zimna. A co jest ciepło? Co się nie jest upalnie, jest ciepło, tak przyjemnie. Dużo słodkiego zeżarłam, po prostu miałam. Kupiliśmy kilka pamiątek, mamy kubek z realu, mamy otwieracz do wina, mamy pocztówki i magnes. I w sumie to tyle z typu było takich pamiątek w Madrycie, bo w sumie też nie mieliśmy za dużo czasu, było jakieś półtorej godziny, a tu jest naprawdę taki ogrom sklepów, że tego się w sumie nie da w tym czasie przejść, więc tylko kilka zaliczyliśmy takich ciekawszych. Byliśmy w dwóch nerdowych sklepach i wyszło na to, że tutaj nawet gry kosztują mniej więcej tak jak u nas. W sensie po przeliczeniu złotówki okazuje się, że ta gra faktycznie u nas tyle kosztuje. Także trochę się zdziwiłam, bo myślałam, że będzie faktycznie drożej. I mam nadzieję, że skoro tutaj kupiliśmy tylko takie troszeczkę pamiątek, to że w niedzielę, jak będzie okazja ku temu, żeby coś sobie jeszcze tam pochodzić, bo przed catwalkiem mamy mieć jeszcze trochę czasu, to że się obkupimy jak dzikie świnie. Bo taki był plan, nakupować dużo śmieci, a potem zastanawiać się, jak to przebiec, skoro przyjechaliśmy tutaj z pełnymi walizkami, takimi, że już nigdy się tam nie wcisło. Ale już wtedy nie musimy całego cosplayu zabrać z powrotem, prawda? Austria! Grado od Maśpiej. And you say, team USA, but... Yeah. They left. They left, yeah. Okej, okay, to teraz będziemy rozkładać nasze rzeczy. Tutaj wszyscy się rozkładają generalnie. Mam nadzieję, że się zmieścimy w naszym kwadraciku. I tak, no trzeba się bać za robotę. Lecimy z tym. Jestem trochę w szoku, po prostu widzę, co za hejt, co za mi wojska Team Italia rozkłada swoje rekwizyty i jestem pod wielkim wrażeniem i przeczuwam, że to będzie grube. Także zobaczymy w napisach. Generalnie chciałam wam pokazać taką drobną rzecz, jak cieszy. Zobaczcie te trzy rzeczy. To są trzy rzeczy, które dostaliśmy od naszego prywatnego helpera. Każdy kraj dostał właśnie przydział takiego helpera. Każdy z tych helperów który jest cosplayerem, także on jakby wie, z czym wszystko się je. I on będzie miał nam pomóc z rozstawieniem rekwizytu, z naprawianiem czegoś, co się rozwali. No i jako, że spieszyliśmy się z pakowaniem, a nasze tło trzeba w jednym miejscu złapać ładnie nitką, to udało nam się po prostu to załatwić. Znaczy w sumie nie nam. Myśmy poprosili herbera i on nam to załatwił. Tak samo chcieliśmy podkleić, żeby tak bardzo nie odstawało nam tutaj przy naszych ząbiokach. To strasznie klejące, bo nie wiedzieliśmy, że wszyscy czysty mieliśmy tylko duct tape'a, a no umówmy się, duct tape w tym miejscu nie wyglądał, bo ładnie. Przyszyjemy jeszcze tło i w sumie tu mamy jeszcze te układy tutaj drewniane. Znaczy drewniane, z wywyższaniem. Papierowe, z kartonu i sprawdzimy, czy się dobrze trzyma na stelażu, który jest na zewnątrz tego boksa, bo mamy trzymał przestrzeń, żeby ten boks stał tutaj. Ale jak się okazuje, większość osób ma właśnie stelaże na zewnątrz, są duże. Oczywiście wszyscy tutaj mają bardzo duże, bardzo ładne rekwizyty i
naprawdę cieszę się, że mogę zobaczyć coś więcej, bo pomyślę, że większość tych rekwizytu, no czegoś takiego w Polsce nie widziałam. Więc jest to na pewno coś, no czym po prostu możemy się nauczyć. To jest nowa wiedza, którą możemy pozyskać, podpatrzeć jakieś fajne fliki. Tu się tworzy kamień. It look nice! Yeah. Super low budget. Także widzicie, low budget, a potrafi wyglądać naprawdę cudownie. I jestem naprawdę pod wrażeniem, że tutaj tak są kreatywni ludzie. Także idziemy dalej. Pracowałam się nad tym i jeszcze czeka nas próba. Mamy kupę czasu, bo w sumie na to przeznaczone jest 6 godzin. Także spokojnie, a po tych 6 godzinach autokarem wracamy do hotelu i już możemy sobie odpocząć. Cały czas w międzyczasie, że to jest tutaj. Mieliśmy pokonać zombie. Okazało się, że zombie pokonało nas. Jesteśmy już po próbach. Myślałam, że największym problemem w występie będzie gorset. Myliłam się. Największym problemem są buty. Są tak koszmarnie niewygodne, że jeden występ sprawił, że bolą mnie nogi. I to tak, że ledwo chodzę. Ale będę miała krzesełko na backstage'u, więc będę cały czas siedzieć na finałach i wstanę tylko na tę chwilę. Na te półtorej minuty. I wydaje mi, że po tej półtorej minuty w tych butach ja zejdę i umrę. I mam nadzieję, że będzie warto i że prezentacja nam się uda. Jeśli chodzi o samą próbę, to wyszło parę takich rzeczy, które trzeba było naprawić, bo się nagle okazało, że jednak nasz staraż nie był aż tak mocny, jak myśleliśmy po osłabnięciu go, wyjmując jego rurki w jednym miejscu. Ale to już opanowaliśmy, zmieniliśmy troszeczkę koncepcję i już wszystko trzyma się stabilnie. Ale wiecie, jak to jest? Jak coś się może zepsuć, to na pewno się zepsuje! Więc mimo, że to naprawiliśmy, boję się troszeczkę, że może mimo wszystko się to zepsuć. Ale to już wiecie, to są takie rzeczy, na które nie ma się wpływu, to już potem wyjdzie w praniu. Zombiaczki się trzymią, Zenek, Ferdek, nie wiem, Paulina, sorry, nie pamiętam, jak je nazwałaś. Jeżeli ich przychrzciłam, to wybacz mi to. Jest tutaj taki mały raj dla nas, bo generalnie bardzo o nas dbają i to jest po prostu cudowne, jak oni o nas dbają. Mamy tam taki pokoi, gdzie jest nie dość, że jest cholerę napoju, bo jest cola, jest woda, jest jakiś pomarańczowy napój, którego nie znam, bo jest jakiś lokalny chyba. Są chyba dwa smaki Liptonów i są w wersji położonej tak po prostu i są w wersji w lodówce. Czajcie to, my możemy sobie tam iść i z lodówki wziąć napój. Ja tego nigdy nie widziałam na żadnym evencie i to było takie... Wow, serio, oni tu nas tak bardzo dbają. To jest cudownie. Ja mogę stąd nie wracać. O, a to są te buty, które nienawidzę. Które czuchają do moje życie. Także teraz się generalnie pozbieraliśmy. Mamy już poskładane rzeczy wszystkie. I kochani, o 9 podjeżdża po raz autokar, wracamy na hotelu. Mamy chwilę czasu, żeby się ogarnąć, wykąpać, bo uwierzcie mi, że jesteśmy spoceni i śmierdzący niemiłosiernie. A potem idziemy na kolację do jakiejś restauracji, która jest dosłownie za hotelem. A jutro czekają nas finały, także jutro będzie najbardziej stresujący dzień. Więcej będzie roboty i no mam nadzieję, że jako że to w sumie forma przeszła, jak to oglądacie, to mam nadzieję, że trzymaliście za nas kciuki.